No, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z biatlonu. Przed nami cztery starty, dwa odcinki w Tiumen i dwa odcinki w Oslo Holmenkollen. Indywidualny bieg, potem start masowy i następnie indywidualny i znowu start masowy. Tak dla odmiany, żeby było. Póki co startujemy w Tiumen. Musimy sobie wziąć dobre narty, ja już tu sobie wybrałem wcześniej. No i ciśniemy. Zobaczymy, jak się nam to wszystko ułoży. Mam nową myszkę, także mam nadzieję, że nie będzie problemu ze strzelaniem. Troszeczkę sobie postrzelałem. Wydaje mi się, że mi się lepiej strzela, ale to tylko może być takie chwilowe odczucie. No, także wiecie, no, myszkę sobie kupiłem za 100 SteelSeries Rival 3, także mam nadzieję, że jakoś to będzie dobrze, jakoś ta myszka nam pomoże w strzelaniu, w uzyskiwaniu dobrych wyników podczas strzelania, bo no powiem wam, że na treningach w miarę się spoko grało, a tak poza tym to w sumie no tyle mogę wam powiedzieć, także tutaj sobie pojeździmy, będziemy za chwilę dawać się na pierwsze strzelanie, póki co na pierwszym pomiarze czasu, a to tam pół sekundy, to wiecie, przed strzelaniem to mogę sobie biegać, to ważne. Chodzi o to, żeby dobrze strzelać, a bieganie to tam też jakiś dobry dodatek. Dobra, koniec tego gadania, bo dzisiaj długi odcinek się szykuje. Cztery odcinki, cztery etapy, można tak to ująć po kolarskiemu. Także widzimy się za chwilę. Dobra, wbijamy się na strzelnicę. No, powiem wam, że fajnie jest tutaj do strzelania. Ten odcinek jest fajny, tak ułożony pod strzelanie, bo jest zjazd i potem lekki podjazd, także nie trzeba tak świrować, by tętno. Także tętno, kurczę, też w miarę spokojne. No i póki co pierwsze strzelanie na zero, także jest dobrze. Do pierwszego pomiaru czasu się zbliżamy. I na pierwszym miejscu ten sam czas co pan Serokwostow, także zajebioza. Lecimy do drugiego strzelania. Teraz strzelanie numer 2. Nie wiem, czy na stojaka, czy na leżąco, już nie pamiętam. Na stojaka, dobra. Nie lubię strzelać na leżąco, jednak wolę bardziej na stojaka. Kurczę, szkoda. Szkoda. Nie biegamy karnych rund, tylko nam doliczają czas. 20 sekund sobie ustawiłem. To sobie można ustawić w menu. Jakbym kiedyś wam nie mówił, to teraz wam mówię, że w biegu indywidualnym tam naliczają nam sekundy za pudła, także lepiej nie pudłować. No póki co czwarte miejsce, 20 sekund straty do pana Warabei, także... O kurczę, niby lubię strzelać bardziej na stojąco, ale pudło się przytrafiło. No nic, lecimy do trzeciego strzelania, póki co, no dalej czwarte miejsce. Dobra, strzelanie numer 3, na leżąco. Ale tutaj pan Sztrelcow, kurczę, chyba 3 pudła zaliczył. Dobra, lecimy z koksem. O jasny gwint. Strasznie czuła ta myszka. Dobra, pudło znowu, kurczę. Będzie około 20 sekund straty znowu do pana Warabei. No, fajnie byłoby nie pudłować, no ale wiecie, jest jak jest. Do tej myszki trzeba się też, kurde, przyzwyczaić. Póki co 30 sekund. Ja myślałem, że będzie mieć około 20, a tu 30 sekund, piąte miejsce, także coś daleko. A trzeba wziąć pod uwagę, że startujemy tak w miarę z przodu stawki, a za nami jest jeszcze, kurczę, duża część zawodników, także no, teraz trzeba na zero. W kolejnym strzelaniu na zero, żeby mieć dobry wynik. Dobra, strzelanie numer 4. I po tym będzie rura do mety. Dobra, bezbłędnie, czysto i w miarę szybko. Też to trzeba zauważyć, także jazda z kurłami. Zaraz zobaczymy, jaki będzie pomiar czasu. O, 12 sekund, nie jest tak źle. Dobra, 28 jest za nami ten Kalili. Ten Kalili będzie poprawiał czas tego najlepszego, także mamy około 30 sekund straty do Kaliliego, który jest gdzieś tutaj za nami.
Jazda do mety teraz. Dobra, i zbliżamy się do mety. Gdzie jest, kurczę, tutaj ten finish? Mam tutaj takie dziwne to zrobione. Jeszcze trochę, kurczę, tutaj taki łuk. I ciśniemy. No, udało mi się, kurczę, na drugie miejsce wbić, także... Kurde, jeszcze... Pierwszy, dobra. No super. Z czwartego na pierwsze jeszcze za nami będzie ten Kalili, także on nam dowali trochę. Ale on dopiero teraz będzie dojeżdżał do mety, się dowiemy. No, 17 sekund, no to i tak dużo. Dużo nadrobiłem i teraz patrzymy, na którym miejscu się pojawimy. Kurczę, dużo tych zawodników. Ty, zostajemy na drugim. Ha, no i zajebiście. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Pan Kalili. Kurczę, bezbłędne strzelanie. A my na drugim miejscu i no w sumie spoko. Dobry wynik. Fabien Claude przed Quentinem Fiumaye i Emilienem Jacquelinem. Ogólnie no, trójka francuska, kurczę, na czele w World Cupie. Także kurczę, tam panowie świrują i teraz przechodzimy do startu masowego. Warm i fog, czyli ciepło chyba z tego co wiem. Możemy sobie dać, dobra, coś takiego i lecimy. Dobra, startujemy z pierwszego miejsca. Kompletnie nic nie widać. Ciśniemy. No, także tutaj znowu będą cztery strzelania, także trochę tego będzie dzisiaj w tym odcinku. No i bez zbędnego przedłużania ciśniemy pierwszego strzelania. Dobra, strzelanie numer jeden. No i lecimy z koksem. Oż kurde no. Wszyscy ze strzelnicy wybiegli i elo. No nic, trzeba będzie, kurczę, to nadrobić. Ale no nie fajnie, nie fajnie. Bo no długo się zastanawiałem i chciałem ten strzał trafić, no ale niestety, no teraz wybiegamy gdzieś, kurczę, 16, 17 miejsce dopiero. No nic, no to trzeba będzie to nadrobić i lecimy do drugiego strzelania. Dobra, strzelanie numer 2 na leżąco znowu. No i super, czyściutko. Czyściutko, zobaczymy jaki pomiar będzie. No kurczę, tak czy siak, kurczę, mamy gorszy czas. 13-14 sekund, 10 miejsce, no to nie jest źle. Coś tam się zawsze uda odrobić w biegu. Dobra, strzelanie numer 3 tym razem na stojaka. Ogólnie pan Lazowski bardzo dobrze biega. On już tam, kurczę, wyprzedził kilku zawodników. Dobra, czyściutko. No i zobaczcie, Stromsheim pierwszy, pan Lazowski drugi. I zobaczymy, jak to będzie na kolejnym strzelaniu, ale Lazowski widać, że jest dobrym biegaczem. My na piątym miejscu. 12 sekund straty do lidera, także no, oby bezbłędnie na kolejnym strzelaniu i będzie git majonez. Dobra, strzelanie numer 3, pan Stromsheim dalej pierwszy przed Lazowskim i zobaczymy, jak nam pójdzie to strzelanie. Na stojaka, miejmy nadzieję, że bezbłędnie. Stromsheim jeden błąd, dwa błędy, skubany, trzy błędy. Oj, ocie kręca, to pan Stromsheim ma po wyścigu. Dobra, my bezbłędnie. Lazowski jeden błąd, Zobel jeden błąd, Kalili jeden błąd. Kurczę, to trzeba wybiegać jak najszybciej i jazda. To kurde, tutaj zwycięstwem pachnie. Oj, i to takim solidnym zwycięstwem, ale jeszcze Lozołski za nami. O kurde, Tom se wziął za rywala. No nic, trzeba będzie przed nim uciekać. Na razie sekunda 4 przewagi nad nim. I podjedziemy jeszcze do drugiego pomiaru czasu i się dowiemy. Jak to wszystko stoi. No sekunda 5, kurczę, ciężko będzie. Ale jeszcze mam cały zielony pasek, także najwyżej go na mecie wyprzedzę. No i mamy ostatnią prostą, kurczę, mamy zwycięstwo. Także bardzo fajnie, bardzo pięknie i mamy to. Kolejny złoty medal, 4,5 sekundy przewagi nad Lazowskim, a trzeci
jakiś tam Belklenger. Także zajebiście, zobaczmy jeszcze jak w strzelaniu sobie radziliśmy. No, bez szału, jedynie ostatnie strzelanie nam dobrze poszło, a tak to kicha totalna. No nic. No i będziemy przechodzić tym razem do Oslo Holmenkollen. Tak, przed nami Oslo Holmenkollen, bieg indywidualny, także bez zbędnego gadania lecimy. Dobra, strzelanie numer 1. O, jeszcze z pierwszego stanowiska, także fajnie, fajnie, fajnie. No i lecimy z koksem. Zajebiście się zaczyna. Dobra, jeden błąd. O kurczę, ze 30 sekund już będzie straty po pierwszym strzelaniu, także fajnie, fajnie. Piękny początek. Miejsce 19. Dobra, strzelanie numer 2. Około 30 sekund standardowo, miejsce 18 póki co. Także trzeba będzie dobrze strzelać. Dobra, czyściutko. Lecimy z koksem. No, aktualnie 9 miejsce, 15 sekund, także jest git. Dobra, strzelanie numer 3. Pęd to trochę wysokie, ale już spada, także lecimy. Bezbłędnie, czyściutko, zajebiście. I lecimy do pomiaru jak najszybciej, jak najprędzej. Było 10 sekund straty, a teraz będzie, no, trochę więcej, ale miejsce numer 3, także jest sztos. Dobra, strzelanie numer 4 na stojaka i ciśniemy. Czyściutko. Jazda teraz. Kurczę, pierwszego miejsca chyba nie zdobędziemy. Aczkolwiek, no, pościgamy się z panem Lazowskim. Mam jeszcze cały zielony pasek. Zobaczymy, które miejsce. Drugie na razie. 8 sekund. No, ciężko będzie 8 sekund odrobić, no, ale się postaramy. Co by nie. Dobra, ciśniemy do mety. Mijamy tego Chińczyka. Jeszcze trochę tego zielonego paska mamy. I jazda. Kurczę, no na styk nie. Fuck, zabraknie. Fuck, 70 sekundy. Nie wierzę. Tak blisko. 8 sekund odrobiłem praktycznie. Ale zabrakło tych 0,7. Zobaczymy, które miejsce będzie. Pewnie drugie. Ale szkoda, kurde, szkoda. O strzelaniu zapewne straciłem jak zawsze. Ale też nie jest tak źle w sumie. No na tym drugim strzelaniu. Na drugim strzelaniu dużo straciłem. No ale cóż, bywa i tak. I będziemy przechodzić do startu masowego. Także kurczę, będzie jazda. No i rozpoczynamy start masowy, ciśniemy i widzimy się na strzelaniu. Oslo Holmenkollen, strzelanie numer 1 z pierwszego stanowiska, no i lecimy z koksem. Czyściutko, pięknie. Kurde, z Lazowskim się będę ścigał na bank. Skubaniec. Muszę zobaczyć, jaki on ma strój, to wtedy będę wszystko widział. To chyba ten, kurde, zielony. Znaczy niebieski. No, no to kurczę, witamy panie Lazowski. Będziemy się napierdzielać tutaj. Wszyscy razem. Lecimy do drugiego strzelania. Dobra, strzelanie numer 2. I jazda. No nie, no szkuźwa mać. Ale żem to zorał totalnie. I Lazowski to se poleci. Kuźwa mać, ale gówno. 17 sekund, 8 miejsce. No zajebiście. No nic, będziemy gonić, ciula. Dobra, jesteśmy na trzecim strzelaniu. W sumie kurde, ciekawe jak wyjdzie ten odcinek, bo cały czas strzelanie, strzelanie, strzelanie. Lazowski 2 błędy. Podoba mi się to. Gonimy, buca. No szkur... Dobra, jeden błąd, ale szkoda, szkoda tego pierwszego błędu. No i ciśniemy.
Będziemy zaraz za Lazowskim. Tak z parę sekund mi się wydaje. Jeszcze w międzyczasie ktoś tutaj na pewno wleci. No widać. Capillari. 7 sekund. Dobra, 7 sekund i będzie git. Może się uda odrobić. Że kurczę, ten odcinek będzie typowo strzelanie. Numer 1, numer 2, numer 3. Strzelnica. Że wybaczcie za tę monotonię. Lecimy do kolejnego strzelania oczywiście. Dobra, teraz będą emocje. Teraz będą emocje. Wszystko zależy od nas i od Lazowskiego. Czyli jedziemy z kurłami. Bezbłędnie. A my Lazowski. Uuu, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, będziemy się ścigać z gościem na bank. On to szybciej. Szybciej, kurczę, strzela ode mnie, ale dobra, kilka sekund, no może sekunda, a nawet pół nie ma, kurde, znaczy nawet sekundy nie ma, jest pół dokładnie, że oj, będzie tutaj jazda, bez trzymanki, a ja mam cały zielony pasek, także kurwa, będzie jazda ostra. No kurczę, ja tutaj sił już nie mam, a on, kurde, taki żwawy widać. No i ogólnie tu jest najbardziej stromy odcinek, chyba na tym kurcze, jakże się to nazywa, na tej trasie, o właśnie, tego mi brakowało, ale zielony pasek tutaj zrobił swoje, jeszcze tutaj poprawimy i uciekamy. 5 sekund już nad Lazowskim, także będzie zwycięstwo, będzie kolejne zwycięstwo, haha, zajebioza. No i prosta droga do mety, także ciśniemy i można, kurde, się cieszyć, można otwierać szampana, ale widać, że tutaj z panem Lazowskim będziemy się, kurcze, bić o zwycięstwo w ogólnym rozrachunku. No na razie plus minus wychodzimy na zero. On pierwszy był wcześniej, ja drugi, teraz ja pierwszy, on drugi. Zobaczmy jeszcze, jak tam na strzelaniu sobie radziliśmy. No, tak, nie jest źle, wam powiem. No i zobaczmy, jak to się wszystko będzie układać w generalce teraz. Jeszcze przelecimy World Cup i dobra, total score. No na razie pierwsze miejsce, ale zobaczcie, no 10 punktów. 10 punktów, no także nieźle, nieźle. No i co, następny odcinek to będzie Pyeongchang, potem Raubici i Kontiolahti i będziemy kończyć. Także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i trzymajcie się do kolejnego odcinka, na razie.